Cześć, Marek, Janmar Centrum. Chciałem trochę poględzić dzisiaj, pogadać o wiertnicach. Jak wiecie, oferujemy markę Candini, jesteśmy do niej troszkę przywiązani. Natomiast chciałem wyjaśnić, czym różni się od innych. Po pierwsze, obudowa. Silnik i hydromotor, czyli hydromotor oraz zwolnica, tam na dole jest zwolnica, reduktor, są obudowane blaszka dwójeczka, czy tam 2,5 osłonowa, i to jest obudowane, no może nie dwójeczka, myślę, że czwóreczka i piąteczka konstrukcyjna. Obudowane to jest wszystko w koło. Tutaj mamy dojście do elementów po zdjęciu pokryw. Tradycyjny hydromotor, tak, dwukierunkowy. Jak widzicie, cały osprzęt jest świeży. Tu mamy zabezpieczenie, żeby się nie bujało. Natomiast zwróćcie uwagę, to jest wiertnica do mniejszych maszyn, na mniejszy przepływ. Mamy mały hydromotor wysokoobrotowy, a na dole mamy, cóż, zwolnicę. Zwolnica daje nam siłę, daje nam moment obrotowy, taki jak przy gąsienicach kopalki. To jest standardowa mała wiertnica. Jak widzicie, jest to maszyna SV22 i to jest tak w górnym zakresie. Powiedzmy, że to był odpowiednik tych najpopularniejszych na rynku. A tutaj mamy MT20. Ona troszkę pojeździła na pokazy, więc jest przytarta. Wygląda troszkę inaczej, jak widzicie, jest dużo większa. Konstrukcja jest ta sama. Zajrzyjmy do środka. I co tu zobaczymy? Zobaczcie na rozmiar. Hydromotor, tylko troszeczkę większy niż pierwszy. No, troszeczkę jest dwa razy. Ale zobaczcie na wymiar, rozmiar zwolnicy. Na przełożenie. Tak jest. Wszystko w wiertle zależy nam od przełożenia. To jest 45. Akurat. Czyli duża, mocna wiertnica. Ona sobie radzi na tej maszynie i na 6-tonówce. Ale ta maszyna zapewnia nam siłę wiercenia. Tak więc wiertnicę możemy sobie dobrać zależnie od tego, co chcemy zrobić. Taka sama wiertnica jak tutaj wisi tam na 8-tonówce. Widzicie? Od 2 do 8 ton teoretycznie jestem w stanie pojechać na tej samej wiertnicy. To jest bardzo duża wiertnica. A dlaczego ta wiertnica wisi na SV22? No wisi dlatego, bo mam 48 litrów przepływu oleju na osprzęt. Więc ta mocna wiertnica z dużym uciągiem od bardzo dużej maszyny jest w stanie popracować tutaj. A wiecie, dlaczego ona tu wisi jeszcze? Zwróćcie uwagę na wiertło. No i... Widzieliście kiedyś stabilizowanych filmów i to tak jest. Popatrzcie na bity na dole. To jest wiertło skalne. To jest typowe wiertło. Pracują nam bity. Pamiętajcie, że jak się bity zużyją, to tam na dole powstaje młotek i wiercić się nie da. Zagrzniecie hydraulikę koparki, bity się wymienia. Bo jak mam bity w całości, to mam nóż, ma co urabiać i mam materiał, żeby go transportować do góry. Jak bitów nie ma, to jest kicha. I jeszcze jedna rzecz. Jak tym wiertłem będziecie próbować wiercić w normalnym gruncie albo kamienistym gruncie, to będziecie przez cały dzień wiercić dziurkę. Ale jeżeli będziecie wiercić w wapieniu, w skale, nawet w podbudowie betonowej, czy w betonie, czy nawet w tej litrelince tutaj, to wy wiercicie ekstra. Tak więc to była 22 i wiertło do skały, do podbudowy, do pobocza. A to mamy 22 i wiertło typowe do gruntu. Różnica jest i w wiertnicy, i w wiertle. Gdyby czasem komuś się wydawało, że w górach się nie wierci inaczej. No chyba, że wiercicie w czystym gruncie, no nie? Na tą wiertnicę też można założyć takie wiertło jak tam. Będzie szło troszeczkę wolniej. Natomiast to jest typowe wiertło uniwersalne. To jest wiertło do gruntu kamienistego. Spójrzcie, na dole mamy hardox, bardzo wzmocniony tutaj lemieszyk, ale on jest cienki. Zbierany urobek idzie sobie spokojnie do góry, nic go nie blokuje. Mamy jeszcze wiertło soft, które jest zakończone na gładko lemieszem, ale nie ten temat jest tutaj istotny. Tak więc to było co nieco o wiertnicach. Pomiędzy tymi dwoma modelami jest jeszcze MT20, czyli takie połączenie ich.
coś po środku. Natomiast jeśli jesteście zainteresowani tego typu sprzętem, zapraszam, chłopaki pomogą i naprawdę dużo zależy od wierteł. Dzięki, powodzenia.